Mateusz, twój oficjalny debiut na stadionie Orła Białego w pierwszym zespole Miedzi i zero z tyłu. Zgadza się, tak jak powiedziałeś, pierwszy mecz. O stawkę przede wszystkim. Cieszy to, że dostałem szansę, bo nie po to się trenuję, żeby tylko się trenowało. Także dziękuję sztabowi, trenerom za tą szansę. Ja jestem od tego, żeby tu ciężko pracować, naciskać na Pawła, na rywalizację, więc cieszę się tym bardziej, że dzisiaj na zero. Drużyna cała bardzo dobrze też zagrała w defensywie. W ofensywie to same liczby pokazują, a ja się bardzo cieszę ze swojego zdrowia i swojej pracy dzisiaj. Spodziewaliście się, że z Odrą pójdzie Wam tak łatwo? Oj nie, broń Boże, trener nas uczył na odprawie, że nie można tego meczu traktować tak jak pierwszego meczu na otwarcie inauguracji w Pieszydze, co wygraliśmy też 4-0 właśnie w Opolu. Nie, niby mówi się, że Puchar rządzi się swoimi prawami, ale broń Boże, nie lekceważyliśmy, skupiliśmy się tak do każdego następnego meczu, więc tak było dzisiaj widać. Dzisiaj też rywale wielokrotnie nie dawali Ci się okazji sprawdzić, ale chociażby w jednej sytuacji sam na sam pokazałeś klasę. No, zgadza się, trzeba być czujnym, ale no, taka rola bramkarza, że nieraz przez 90 minut może nie być żadnego strzału, a przyjdzie ta jedna sytuacja, trzeba być gotowym. Może samych klarownych sytuacji do bronienia dzisiaj nie było, ale było na pewno dużo pracy nogami, dużo w strefach, dużo pomagania tego, co od nas wymagają trenerzy, więc mimo wszystko trochę roboty było, ale pod innym względem, ale tak jak powiedziałem, cieszę się z mojej pracy. Na zero z tyłu zostało wykonane, więc oby tak dalej. Myślicie o kolejnym pucharowym rywalu, czy już skupiacie się na lidze, bo czas czasu na rozmyślanie nie ma zbyt wiele? Nie, puchar już zapewne trener powiedział przed chwilą, że jest chyba za 5:21, mamy 5 minut, żeby się pocieszyć z tego zwycięstwa dzisiaj, a już po 21 skupiamy się na misji Olsztyn, także zapominamy o dzisiejszym meczu i misja Olsztyn.